Już? Już, o! Diament! Nice! Zdobyliśmy ten diament. Je, jednak się udało. Jednak udało się zdobyć ten diamencik. Hej, witam was bardzo serdecznie. W kolejnym, drugim odcinku z naszej sceny 2. No, jak patrzę na te oczy, to po prostu nie mogę, nie mogę uwierzyć po prostu. Znaczy, nie mogę uwierzyć. To śmieszne po prostu mega jest. Nie mogę się aż przywitać. E, na samym starcie. E, ja, żebym porozświetlał... W ogóle tutaj, patrzcie. Yy, Oczyściłem to, w miarę przygotowałem troszeczkę rzeczy. Yy, zostanie to tylko ten krzyżyk. Zobaczcie jak to jest ciemno, nie? I ja na to narzekałem i że po raz pochodnie, a ja jestem głupi i po prostu brightness jest na moody ustawiona, no myślcie w No spójrzcie na to. No jest od razu lepiej. No i kurde. Yy, Tutaj przypalałem szkło, żeby mieć sobie szkło na zapas, zrobiłem sobie drugą skrzyneczkę i... Narzędzia mam, mam, mam kill off, mam siekierę, mam mm. supernie. No eee, w ogóle, bardzo cię poprzejęście się tę serię. 29 wyświetleń było pod ostatnią serią, ale pod na końcu e, Sky Factory 4 było tych wyświetleń 43, czyli tutaj powinno być co najmniej 44 subskrypcje, eee, znaczy subskrypcje, wyświetlenia, bo jakby no, 43 osoby, które działy nowej serii po Sky Factor 4 i Arkan, który się z letargu przebudził. I Arkan jeszcze obejrzał film, więc tak naprawdę liczmy to jako 28 wyświetleń. No, nieładnie, 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 naprawdę musicie się postarać. Żeby, może, żeby ruszyć tę serię troszeczkę dalej, zrobimy coś takiego. Uwaga. Jeżeli 15 łapek w górę wbijecie, myślę, że 15 łapek w górę to jest taki Dobry wynik. Dobry wynik, bo po bo, bo tyle nie wbijecie, nie macie psychy, ha. E, to jutro wrzucam wam o 15.00 film ze StoneBlocka i o 18.00 normalnie z Enigmatiki. Możemy się tak umówić? E, dobra, no to umowa stoi w takim razie, jeżeli dobijecie 15 łapek górę, co będzie wtedy rekordem kanału, jeżeli chodzi o ilość łapek pod filmem, poza... Poradnikiem pierwszym Netherite'em oraz filmem pierwszym netherite'owym e, czyli pierwszym drugim filmem Netherite'em, e, to będzie to rekord, bo na trzeci film Netherite'em ma chyba 12 w górę w tym momencie. Tak mi się wydaje, naprawdę, bardzo mało ich zdobył, jak na wyświetlenia, ale dobra. Musimy zrobić tak. To, czyli Sito i String Mesh. W ogóle, właśnie, znaczy nie wspomniałem o tym, że. E, 400 subskrypcji! Wczoraj, no nie mogę wam tego wczoraj powiedzieć, bo jeszcze wczoraj to, wczoraj jakoś wieczorem, późno wieczorem, e, wbiło 400 subskrypcji, e, obecnie jest ich 413 ton nagrywania, no może nie takim późnym wieczorem, okej? Okay? Zrobiliśmy już mesh, teraz zrobimy to sito, siewe, e, mamy 400 subskrypcji, dzięki za to bardzo, bardzo się mocno cieszę i generalnie jakieś tam inne te bajery, żebyście mnie lubili. Co tam trzeba powiedzieć, a w sumie mam e, drewno e, No i generalnie No no i no co, fajnie i tyle w skrócie Co nie? No e, Sito, i zaraz wam przedstawię jak działa sito Postawmy gdzieś tutaj i odbierzmy sobie za Questa, e, nie będziemy tego czytać, bo ja to umiem Wszystko e, Odbierzmy sobie random rewarda Wow, Octadic Capacitor Octadic Capacitor z Random Rewarda. Nie no, to, to są po prostu te nagrody, po raz kolejny po, raz powtarzam, są genialne. No jeśli to to jest taki blok, musimy na niego wsadzić jakąś siatkę, mamy cztery takie siatki y, dostępne. Lepsze siatki wymagają lepszych materiałów, ale to do tego zaraz przejdę. I co możemy z tym sitem robić? No, mianowicie możemy tam wsadzać dirta, gravel, piasek i pył. I możemy z tego robić, no, jakieś różne tam rzeczy z tego wypadają, nie? I przede wszystkim tak. Hmm, zastanawiam się, czy. Dobra, sprawdźmy sobie, tak. Mesh. Mesh mamy taki, na przykład. Mesh. I tutaj pokazuje się, jakie rzeczy wypadają z przesiewania czego. A jeszcze Crashed Endstone, no, że. No, jeszcze tam chyba soul sand można, Spongea można, żeby zdobyć pryzmary O, to ciekawe, poczekajcie. O. O, dobra, jeszcze lepiej, jeszcze lepiej. Eee... Yy, Jakiś zarodnik, okej, okay, Muhomora. A to chyba jest zarodnik pieczarki, bo jak to jest z schorzyska, to to pewnie pieczara jakaś. Stone pebble mogę w ogóle z tego dostać, to fajnie, skliknąłem przez przypadek. O, to nas bardziej interesuje, ale to jeszcze, jeszcze chwila, bo raczej będziemy przesiewać teraz gravel. No właśnie, raczej gravel będziemy przesiewać. Ale jeszcze możemy tak. Compressed Flash Block, OK. Żeby shimmer leaf, cinder pill, Wish Room, Wishroom, Silverwood Suppling albo Greatwood Suppling zdobyć. No i tutaj Soustand na nether Naprawdę? A to chyba. Inne rzeczy jeszcze można zrobić? kwart na przykład, aha, potrzebuję diamond Stephen mesh, żeby na przykład z takiego soul sanda zrobić sobie i tak dalej. Dobra, ale ja myślę, że by sobie najlepiej zrobić byłoby żwir, ponieważ ze żwiru wypada przede wszystkim dużo żelaza i jeszcze tam różne inne ciekawe rzeczy i zaraz wam pokażę jak to działa. Yy, tak to robimy mianowicie... Yy... Niestety klikanie bardzo szybkie na to nie działa, najszybciej będziemy to robić po prostu trzymając prawy przycisk myszy, zobaczcie, to jest trzymanie prawego przycisku myszy, a to jest klikanie bardzo szybkie. Zobaczcie, są takie jakby minimalne przerwy, w trakcie których jakby nie mogę, jakby to po prostu ten czas się marnuje, ale spokojnie, nie martwcie się o to w przyszłości za kilka odcinków już dosłownie może nawet za jakieś dwa odcinki zrobimy sobie automatyczne sito bo jest automatyczne sito i co dostaliśmy? powiem tak mało rzeczy dostaliśmy, bo taka jest prawda dostaliśmy 5 flintu dostaliśmy trzy takie kawałki żelaza jeden kawałek miedzi, dwa kawałki cyny i trzy węgla, węgiel spoko i z takich czterech możemy robić iron ore chunk i to działa Dokładnie tak samo jak ruda, tylko nie można tego postawić. Czyli jak wrócimy do tinkers smeltery, to dostajemy dwie rudy i tak dalej. Jeżeli to przepalimy, oczywiście, w normalnym piecu, to dostajemy jedną. Możemy to rozkruszyć na dwa czegokolwiek i tak dalej, i tak dalej. A właśnie w squeezerze. Uuu, squeezer byłby fajnym, ciekawą opcją na zrobienie tego. Tego potrzebujemy już 10 razy do zrobienia squeezera. Ale skoro mamy flinta. Troszkę, a nie mamy go aż tak dużo. Czy moglibyśmy... Raz, za trzy... Czy możemy skraftować z gravela bezpośrednio flinta? Zaraz to sprawdzimy. E, tak się kraftuje flinta? Okej, okay, możemy. E, mogę wyciągnąć? Mogę, mogę. tak wyciągnąć. Kraftujemy sobie tą lepszą siatkę. Już wam mówię dlaczego. E, Im lepsza siatka, tym lepiej jest, ale niektóre lepsze siatki no niestety nie dają nam lepszych rzeczy. A czy powinien zrobić to po prostu z Gravelem? Gdzie jest Gravel? Tu jest Gravel, o. Jak weźmiemy sobie to, to zobaczcie, ze string mesza mamy zaledwie 30% szansy na wytropienie jednego żelaza. Ale z flint meszem mamy już 40%. To jest lepsza szansa. Na miedź mamy też 6, a tutaj 10%. Na cynę też tu mamy 6, tutaj 8%. Na aluminium mamy tu 5%, tu mamy 9%. Na ołów tutaj 3%, tutaj 6%. Na osm. Okej, okay, awesome, 8, ciekawie, 2%, 4%, flint 13, 18 i na węgiel tu mamy 10%, a w ulepszonej mamy 14%. No i jak już będzie ta żelazna, to będzie można już z gravela wydobywać na przykład diamenty. Oczywiście mamy zaledwie 1% szans i to jest mało. Ale na przykład taka diamentowa siatka już jest 3% szans I to jest 3 razy więcej O granice of infinity można tak zdobywać Okej okay, dobra to, to fajnie naprawdę super spoko Potem sobie to zautomatyzujemy w pełni ee, Robiąc Cobblestone generator Cobblestone do automatycznego młotka Który będzie przetwarzał to na gravel Gravel będzie do automatycznego sita leciał Automatyczne sito będzie rozdzielać to Znaczy wysyłać to do jakiejś sortowni Sortownia będzie to rozdzielać i do magazynów E, więc sobie jeszcze to załatwimy, ale na początku troszeczkę ręcznego przesiewania e, niestety nas czeka, tylko się teraz zastanawiam dobra, jak tam questy mówią, co tam questy nam mówią e, questy mówią nam stwórz e, drewniany tygiel aby stworzyć wodę okej, okay, fajnie, że tak mają questy, ale ja bym może sobie jeszcze wziął troszeczkę tego cobblestone'a, mamy jakieś podstawowe, bo builders bo był ilder, Oj, nie, to się nazywa łąd, nie? Po prostu łąd, tak, na przykład stone łąd. No mamy w teorii. Cobblestone, żelazna. ...cobblestone'owa żelazna. Hmm, to mogłoby się nam przydać. Zróbmy sobie takie jedno. No, zróbmy sobie, bo to będzie myślę, że naprawdę przydatne. E, no i zobaczcie, już widać od razu, że. E... Dobra, to tak sobie zrobimy mniej więcej, bo od góry nie mogę. No niestety nie. Już od razu widać, że różni się zdecydowanie gameplay ten, który wam tutaj przestałem od tego, co mieliśmy na Skyfactory. Więc, jeżeli byście miłośnikami Skyfa, a po co ja to zrobiłem, XZ? My chcemy Gravel, Gravel my chcemy, XZ. On nie jestem ja troszkę flinta, ale to dobrze może. A czy na przykład, bo to możemy przemłotkować, na przykład na Dirta, dobra, To możemy przemłotkować z kolei hame na, na piastek. Czy tutaj mamy na przykład większą szansę na żelazo w tym momencie? Nie, nie mamy. Dobrze, to, to dobrze, to dobrze. Erektrotain, okej. Uran i Prosperity Shard, ok. Dobrze, to też jest do załatwienia. A jak to przemutkujemy, to mamy ten pył. I z pyłu mamy większą szansę. Z pyłu w ogóle nie mamy szansy na żelazo. Ale mamy tu na przykład szansę na złoto. I wydaje mi się, że złoto tylko z pyłu mogę zdobyć. Pył. Piasek, spyły z, z piasku. No widzicie, złota z Gravela nie mogę na przykład zdobyć. No widzicie, e, i tutaj mam jeszcze Seretus Quartz, Glowstone Dust, Blaze Powder, Redstone. Redstone chyba wypada jednak z tego, z żelaznego. E, znaczy z żelaznego, z Gravelowego. O, wygląda na to, że jednak nie, też tylko z dustu. No tam, no wiadomo, no. Znaczy, tak, jeżeli będziemy chcieli już, jak już zautomatyzujemy sobie produkcję, bo tak, to będziemy robić ręcznie i będziemy decydować o tym, co jest nam obecnie potrzebne, tak? Ale kiedy będziemy już automatyzować produkcję, to zrobimy sobie nie tylko, e, nie tylko, zrobimy sobie. Yy, nie tylko zrobimy sobie młotkarkę i przesiewarkę grayla, pewnie sobie zrobimy kilka takich, ale jeszcze też zrobimy piasku ze względu na te tylko rzeczy, które w piasku występują i yy, dustu, no dustu to tam głównie dla redstone'a i złota, tak? Więc będziemy musieli sobie i tak, tak czy siak, nieważne jak chcemy, i tak będziemy musieli zrobić wszystkich trzech materiałów przesiewarkę, tylko dirta nie będziemy musieli przesiewać, bo z dirta ale są tylko jakieś losowe, słabe, nasiona i dirta można tylko przesiewać tą zwykłą siatką, więc dirta też nie można chyba ulepszać? tak? Tak? Chyba tak? Chyba tak, tak mi się wydaje. Więc z dirtem to tam akurat nie będzie problemu. Dobra, mamy 10 tego. Mamy 10 tego. I czy jest jakaś bardzo taka szybka, prosta, yy, jakby. szybki, prosty sposób na to, żeby yy, uniknąć tego, żeby. No żeby po prostu na dwa można to było rozważyć? O, wiem co, Zagmil, no właśnie, Zagmil. E, może to zrobić, a my mamy Sagmila, tylko trzeba byłoby go jakoś zasilić, więc jakiś e, generator, jakiś taki generatorek na węgiel, coś takiego, to może, e, to potrzebuję, no właśnie, czarnego kwarcu, co nie? A to jest tam chyba z diamentowego mesza wypada, nie? Nie, Soul Sand Flint Stephen Mesh. Aha, ale Soul Sanda, no ja też nie mam, nie? No kurde, trochę bez przesady. E, tylko to pewnie będzie się generowało przecież w e, Mining Dimension. Czy udajemy się dzisiaj do Mining Dimension? Może nie, może jutro się udamy do. Znaczy jutro. W piątek może udamy się do Mining Dimension e, Petrified Field Generator, może też nie. Stirling Generator, okej. Okay. Gener generator to bym sobie zrobił, gdyby nie to, że Drakonic Core jest do tego potrzebny. A co jeszcze na bricky w sumie? No to nie wiem, czy w ogóle bym to sobie zrobił. E, Simple Stirling Gen. No chyba nie. <średziwia> Kurde, naprawdę nie ma jakiegoś też szybkiego takiego generatora. Redstone, no super, że Redstone potrzebuje do tego. Ja, gdzie? Chociaż, no, może zrobilibyśmy sobie taki dust? Zrobilibyśmy sobie dust? Coal generator. O, jedy PT fuel fuel generator. Generator? Heat generator? Hmm. No, chyba, że zrobimy coś takiego. Węgiel i sprawdzimy, gdzie można go przewabić na energię. Y Steam Dynamo. O! No O, dobra, też Redstone'a potrzebuję. To już bym wolał. W górę Survival gener Generator. E, Fullness nice Generator. Redstone'a potrzeba. Wiecie, co może zdobyć sobie tego dwa Redstone'a? Bo to jest po prostu przesianie. A, Iron Stephen Mesh musi być. Musi być. Ca. Mmm. Może jeszcze jest jakiś inny sposób, sprawdźmy sobie. Może jednak, może jednak coś jest, żeby sprawić, żeby, żeby stworzyć energię. No, Petrified Generator, no to potrzebuje plastiku przede wszystkim Kurdecyny, już, szkła, żelaza i tak dalej, dużo dosyć. Więc to na 100% nie. Yy, dalej, dalej, dalej. Czyli jeszcze coś jest. Stirling? no nie, odpada. Yy, overclock, no tym bardziej raczej odpada. 2000 RF-ów. Aha, to jest. Aha, bo to. Aha, wszystko jasne, zabrakło. To... to nieważne w takim razie. O nie, czy naprawdę tutaj na tym odpaku jest psi? Ja nie wierzę. Psi, jeżeli nie wiecie, to jest mod, który opiera się na takim, jakby. E... Programowaniu rzeczy i rzucaniu y, zaklęć, które są jakby y, wzorowane na instrukcjach z kodu programistycznego, no i znowu jakiś mod, który wykorzystuje programowanie, ale ja myślę, że tego akurat na spokojnie ogarnię, ogarnę. Kiedyś go nigdy nie potrafiłem ogarnąć. To był y, mod Psi, to chyba była moja w ogóle pierwsza styczność z programowaniem kiedykolwiek, taka ciekawostka Dobra, ale po to jakieś gadam, a tutaj trzeba przepalać, jednak niestety raczej w taki sposób przepalimy. Yy... Pierwsze jakby... Okej. Okay. Pierwsze jakby 6 żelaza, bo musimy zrobić tą ściateczkę, nie? A może... może o, może zróbmy sobie... Hmm... Ok, crucible Altan. No, kurde, bym potrzebował troszeczkę więcej jednak tego żwiru. Kurde. Dobra, może ja sobie to troszeczkę pokopię tego żwiru, żeby mieć na 6 żelaza i wtedy zajmiemy się tym, okej? Okay? Co to za piosenka leci? Czyżby to był Nuance 2? Obstawiajcie w komentarzu, co to za piosenka. No, ja znam na pamięć wszystkie piosenki Minecraftowe, przynajmniej z nazw splików, ale ja tak często bardzo robię z grami. Zresztą mógł być równie dobrze Nuance 1, ale wydaje mi się, że to był Nuance 2. No, bardzo przyjemnie się tego słucha, ale to nie jest jakby pełna piosenka, bo ona trwa jakieś 40 sekund. To raczej jest takie. Yy... Jakby to nazwać w sumie? Nie wiem jakby to nazwać, szczerze mówiąc. Szczerze mówiąc, nie wiem jakby to nazwać, bo nie można tego nazwać raczej piosenką pełną, tak mi się wydaje. Ale ja mamy tego żelaza. Idealnie! Tak ma... A nie, przepraszam. Kurde, jednak nie mamy idealnie, pomyliłem się, bo ja myślałem, że mamy na ten. E, myślałem, że mamy. E... E, myślałem, że... Czy ten młotek jest na wykończeniu? Ta, on jest na wykończeniu, Albeka. E, myślałem, że mamy. Co? No, że... że po trzy się kraftuje, kurde. No. Dobra, to jak już zostało mi jeden, to z wami zostanę, to sobie nie się przepala. Ja sobie wykopię jeszcze troszeczkę. O, 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 dobra, 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 jeszcze troszeczkę. Okej, okay, dobra, 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 git. Tu sobie wrzucę tak, o. Dobra. Tutaj. Dobra, myślę, że tyle może i wystarczy nawet. 14, no bo ja wiem. E, raczej tak. E, Dobra, zostanę już sobie z wami, bo, 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 bo tak. Będziemy sobie monitorować, ile mamy tych iron ore pisów Jak będziemy mieli 4, to rezygnujemy już z tego, i będę to przepalał, i zrobimy sobie ten crucible. I zastanawiam się, co znaczy plant matter. To znaczy, to w sensie jest tak, że wsadzamy tam sadzonki, one się zamieniają w wodę. Może tak być, czy coś podobnego, bo po prostu jakiś plant matter, czyli równa się sadzonki w naszym przypadku, bo mamy tylko sadzonki. Ale to się zobaczymy, jak to działa. I okej, okay, mamy już cztery iron ore pieces. Y w troszeczkę też tej miedzi, <laughs> troszeczkę cyny, troszeczkę aluminium yy, trochę flintu mamy, trochę węgla, węgiel można tu wrzucić w sumie no, tylko te... A, troszeczkę bez sensu go zmarnowałem przez to, że... u, no tak muszę zabrać to to, więc... u, nice yy, zabierzmy to, <laughs> dlatego, że przepalamy tylko tę jedną rzecz, no niestety, niestety słabo troszeczkę dobra, myk, myk i mamy iron Stephen mesh i tutaj to daje nam już większe możliwości spróbujmy naszego szczęścia może z tych czterech gravelach znajdzie się akurat jeden diament chociażby, proszę 1% szans mają na to, czyli łącznie 4% szans ale może, no niestety nie udało się ale aż sześć ołowiu czy ołów mogłem zdobyć z tego? ołów chyba mogłem zdobyć ta, ołów mogłem zdobyć, ale zdobyliśmy już ten 8 awesome. 8 awesome, tak? czy osm awesome też mogłem? Chwila. 8 też mogłem, ale 2% było na to, no to fajnie, nie? Jakby. Dobra. Eee, crucible. Crucible. Eee, to logi. No to właśnie tak myślałem, że to logów potrzebuje. O! Eee, wooden Crucible zablokowany przez x Ok. Jaka jest różnica? Znaczy, ja wiem jaka jest mniej więcej różnica, ale. Eee, dobra. Spójrzmy sobie. sobie. Mapa X Nich. Dobra. Ex nihilo To jest ten co dodaje tak Orpisy, kruki orberisidy. Okej okay. Witchwater i Dole Znaczy no, jakby te laleczki wódu czy cokolwiek czy jakieś tam eee. O O O Okej <śled> Okej okay. okay. Eee, no to Crucible. O, elektryka Krug. To jest elektron czy coś? To jest tam... Jakieś tam. O! Sieve Efficiency, ja pamiętam. To jest bardzo ważne. Tutaj są te enchanty. To na przykład jest bardzo ważne dla e, naszego sita, żeby zdołał na przykład więcej diamentów. To tam większe szanse na rzeczy. Dobra, to jest X Nihilo, A X są com kompresum to jest tak. Dodające skompresowane te rzeczy. Ok, ciężkie sita. W porządku. Evolved Orchid, ok. E, bejty, ok, bejty. Automatyczne te rzeczy, dobra. Autokompresory. E, chicken Stick, ok. I compressed hamery, ok. I compressed Kruki No dobra, to, to ok, to w takim razie to w porządku. Dobra, to już wiemy wszystko. Przynajmniej ja wiem wszystko, a Wy aż tak dużo nie wiecie. E, wiecie co? No, nie wiecie. Wiecie co? Chciałbym, żeby ten odcinek nie był może aż taki długi, to dlatego, że jutro mam sprawdzian bardzo ważny. poprawę sprawdzian, tak naprawdę, bo się przyznam, no niestety nie udało mi się zdać sprawdzianu. O nie, jestem najgorszy na świecie, dobra, już możecie iść z tego kanału, nigdy tu nie wracać. No ale no niestety nie udało się, zdarza się każdemu, nie? I muszę jutro... Znaczy jutro nie, pojutrze jest poprawa, ale jutro chcę spędzić cały dzień na uczeniu się i nie chciałbym aż tak długo montować, więc zbierzmy tego quest'a i co dostaliśmy? Ja? Pierdzielę. Zabra... <śm> Ta gra zabrała mi jednego clickbaita i jedną miniaturkę, bo jeżeli nie wiecie, jeżeli nie kojarzycie może, uu, wcisnijmy killoff, już nie mam kilofa, ale słabo, no nie, najgorzej Dobra, to potrzebuję cztery 4... cobblestone'a, bo trzy potrzebuję, ale nie pozwolę na to, żeby to było tak nieładne tutaj Jeżeli troszkę może czegoś nie wiecie, to to jest, um, jakby to powiedzieć Piec, który przepala w tempie prawie natychmiastowym. Zaraz Wam pokażę, jak to działa mniej więcej. E, tylko zdobędźmy sobie troszeczkę może Cobblestone. E, weźmy sobie na przykład 8 Cobblestone no i Wam pokażę, jak szybko przepali on na, e, na Stone i w ogóle. Jest taki mod, który się nazywa More Overlays i on pod F7 ma coś takiego, że włącza się taka nakładka i tam gdzie światło jest na tyle niskie, że potwory mogą się zrespić. O, F7 najwidoczniej zmienia też pozycję tego. Eee, Huda actiona. <laughs> Ale beka. No nie, nie mogę tego teraz wyłączyć. A nie, ja nie, nie chcę tego wyłączyć, no tak. Jeśli na środku ekranu powiem, co jest, ale bekanie i tam gdzie jest taki czerwony krzyżyk to oznacza, że tam się mogą respić potwory Zobaczcie, na przykład jak zniszczę to to mogą się respić potwory na przykład tutaj na tym całym kwadracie dlatego tu musi być ta pochodnia właśnie specjalnie z tego powodu jeżeli się zastanawiacie po co jest tutaj ta pochodnia no i to jest mega przydatne generalnie żeby zobaczyć czy na przykład w naszej bazie nie ma na przykład czterech klocków na których mogą się akurat zespić potwory wyjątkowo Dobra, mamy 9 tego i weźmy sobie deseczkę. Czy na przykład to sobie. Weźmy. Nie, deseczkę. O! <laughs> no widzicie, jakie to jest szybkie. ja użyłem chyba tego już jako clickbait. Nie pamiętam, czy. Użyłem tego? Na fantastycznym minecraftcie może? Nie, no nie użyłbym, bo przecież tam Nuclear jest wykorzystywaliśmy, nie? A na Sky Factory pieca nie wykorzystywaliśmy. Nie, wykorzystywaliśmy. A na Sky Factory jakie piece mieliśmy? Aha, mieliśmy te Electric Smeltery, a tutaj na Enigmatic'e mieliśmy już od razu te e, Double Furnace, no, więc ta. E, dobra, może jeszcze ostatni jakiś questik. Ostatni, ostatni będziemy już kończyć. E, clay? No, może. Clay. E, jak, jak to zrobić? Jeszcze raz, tam było... E... Wooden barrel, dust, woda, klej. Okej, okay, ale my się jeszcze nie dowiedzieliśmy, jak zrobić wodę. Crucible. E, cztery sadzonki. Okej, okay. a pod. Aha! Potrzebujemy jeszcze e, trzy żelaza na wiadro. To dlatego potrzebowaliśmy żelaza. Chociaż tu jest ta e, gliniane wiadro, nie? Ale tak zapewniam Was, że szybciej. Zdobędę trzy żelaza, niż gdybym miał się pierdzielić z tą gliną, i teraz robieniem tego wszystkiego, to naprawdę, może nawet nie, nie chodzi mi o to, że może szybciej, bo może minimalnie wolniej, ale wiadomo o co chodzi. To tak tak mało na tym stracę, ojeju, że tak naprawdę lepiej jest to zrobić, bo i tak żelazne wiadro będę potrzebował, bo jak będę chciał przenosić jakąś lawę czy coś takiego, no to no nie wiem, czy wiecie, jak to działa mniej więcej, ale jeżeli nabierzemy lawę do wiaderka glinianego, możemy to zrobić. Ale ono ma wtedy jedno użycie. Po odstawieniu lawy tracimy też wiaderko wtedy wyjątkowo. To tak jakbyśmy trzymali w ręku blok lawy. Nagle już nie mamy wiaderka pustego gnianego, tylko mamy wiaderko pełne e, z lawą, i to się zamienia nagle w blok źródła lawy. Nie? Coś takiego mniej więcej i tak to działa. Yy, I to jest słabe w tym wiadrze, dlatego chciałbym zrobić sobie już od razu żelazo i po prostu pominąć ten etap. To by nie naprawdę spoko. Zresztą, w sumie, właśnie jak ja miałbym to zrobić, skoro potrzebuję do tego gliny, a żeby zrobić glinę, potrzebuję już mieć wiatr w tej ba baryłce. Co? Jak miałbym to zrobić in inaczej? Chyba, że od początku jest zaplanowane naprawdę. O Boże, naprawdę. Jabłdzie. No dobre, dobre. Niech będzie. No nie wiem czy widzieliście, ale brakuje mi jednego dokładnie tego iron Orpisa. Dobra, weźmy sobie cztery, naprawdę, bez kitu I sobie postawmy i je rozwalmy, bo to nerwuje mnie to Kurde, nie włączę sobie tego, tego, tego czegoś jeszcze Tego, tego kółka co się pojawia Już? Już! O! Diament! Nice! Zdobyliśmy ten diament Jednak się udało, jednak udało się zdobyć ten diamencik No to co? No to ja tu będę wsadzał te eee, Ja tu deski wsadzam, nie? No kurde Be, bez kitu będę tutaj deski trzymał, nie? E, bo skoro to tak szybko się ten zużywa, to nie ma po co używać na to węgla, nie? Dobra, trzymamy na wiaderko, bierzemy tak o. Gdzie ten, ten kocop po prostu wiem? Tutaj, dobra, czyli potrzebuję tak, 4 sadzonki, mam nadzieję, że 4 robimy tak, e, tak. Nie, co to za głupota? Jakie 4? 10, a nie 4, kurde. No, bez kitu. Yy, znaczy... No tak, dyskitu. No i to się troszeczkę wolno przerabia. Na sekundę 8 to jest yy, luźne obliczenie 96 sekund. Nie, nie, coś pomyliłem, coś pomyliłem, coś pomyliłem. 8 razy 8, 8, 108. <coughs> w 2 minuty to robi 960, czyli 2 minuty i 7 sekund. Tak mi się wydaje. Tak na szybko policzyłem, mniej więcej. Czyli co, nie zrobię. dwa diamenty. Drugi diament mi wypadł. Ale zarobiście. I co z tych diamentów mogę zrobić? No, ja bym chciał od razu też narzędzia sobie zrobić diamentowe. Tylko chciałbym zacząć od. Młotek. Mogę młotek diamentowy zrobić. A, Albo nawet w sumie zrobiłbym sobie Builder Swan diamentowy. Ale może najpierw młotek jednak. <laughs> może jednak najpierw młotek. W ogóle te viskrystale. Znaczy. No tak, viskrystale. Niech one sobie w ogóle idą tutaj. Oho, mój kaloryfer się od, odzywa, grzejniczek elektryczny. No ja myślę, że... Jeżeli takie mrozy będą, a myślę, że pewnie jest jeszcze z dwa tygodnie pobędą, to jednak będzie nam towarzyszył na każdym odcinku ten grzejniczek yy, więc. Yy, przygotujcie się na to po prostu mentalnie. Dobra, ile tu jest tej wody? O, już, już 700 prawie. Dobra, to zrobimy sobie jeszcze tę baryłkę. E, barrel. Baryłka. Jak to się robi? To. O. Wooden barrel. A, bardzo podobnie, tylko po prostu na środku, y, znaczy po bokach, zamiast logów umieszczamy y, deseczki. No to dobra, to robimy to tutaj. Tutaj. I tam było potrzebne co, żeby zrobić ten? Glinę? Żeby zrobić glinę było potrzebne... E, Dust, a dust akurat jeden mamy idealnie na glinę Właśnie, dokładnie, dobra, to potrzebujemy tylko Tylko potrzebujemy tą wodę I możemy już sobie iść lecieć, robić to Dobra Tysiąc No i to, do... a w sumie, chociaż Dobra, no i chciałem powiedzieć, że najpierw zróbmy źródełko wody, ale jest ja sobie zrobię to po prostu poza odcinkiem i tyle Oho, no i dupnął ten Yy, grzejnik właśnie dupnął w tym momencie. Nie wiem jak to głośno było słychać, ale ostatnie na nagraniu było głośno. To słychać, ostatnie na nagraniu, nie? Yy, kiedy to było słychać. No Dobrze, w każdym razie dziękuję wam bardzo za oglądanie, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczkiem, dobijmy 15 łapek w górę i jutro dwa odcinki się pojawiają. Jeden właśnie z tej serii, żeby, żeby wam jakby wynagrodzić wam to, że to się wam tylko, tak bardzo podoba, no a drugi po prostu tak jak jest standardowy, tak? I co, miałem zrobić krótsze nagranie, a 30 minut wychodzi, no to nieźle, ale sam odcinek nie miał jakieś 27-28 minut, tak myślę, no. E, no dobrze, dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się jutro o 18 i... Funkcję ja zamykam. Cześć!